W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że stroluję Ewelę i po prostu będę oszukiwać podczas chowanego. Ja będę jednym z chowających się, a Ewela będzie musiała mnie odszukać. Czy się jej udało? Oglądajcie do końca, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, bo lecimy po 303 tysiące subskrypcji. No i pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. Few moments later. W dzisiejszym odcinku robimy chowanego wielkanocnego i wśród tych wszystkich osób gdzieś tutaj właśnie kryje się Rafał. A więc widzowie, wszystko polega na tym, że ja również biorę udział w chowanym. No i ja oczywiście muszę zająć jak najlepsze miejsce. Co ciekawe, ja budowałem tą mapę, więc mam kilka tutaj fajnych skrytek. Także zobaczycie wszystkie. Ja zamykam oczy, idę się tutaj schować, a wam daję minutkę na schowanie się. Widzowie, jak możecie zobaczyć, my teraz mamy właśnie tą minutę, o której powiedziała Ewela, ale ja mam tutaj mega fajny pomysł, gdzie się schować, tylko muszę poczekać na to, aż nikogo nie będzie w danym miejscu, także czekam chwilę i myślę, że to jest ta pora, żeby po prostu tam wejść. Także widzowie, jak możecie zobaczyć, jestem... Ewela mnie nigdy nie znajdzie, po prostu mnie nigdy nie znajdzie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, to zobaczycie, co jest tutaj w środku, więc każdy niech schodzi na dół, zostawia łapę. Ja dokisałam właśnie do silosów, nic nie podglądałam jak coś i możemy zaczynać, tak? Tu jest pełno jeszcze osób, dobra, daję ostatnie 20 sekund. Może zróbmy tak, że na przykład po pierwszych 10 znalezionych osobach jest kolejna runda i ludzie mogą zmienić sobie miejscówki, bo tych miejscówek nie ma dosyć dużo, dobra Ewela? Przecież ja będę szukała tutaj 100 lat. No dobra. Niech będzie, no. Ja jeszcze pokażę swoją kryjówkę. Zobaczcie w ogóle, gdzie ja jestem. Tam jest Ewela, widzicie? Tam jest Ewela. Ajej. Uwaga, szukam! Proszę przekazać tam wszystkim, że szukam. Dobra, widzowie, ostatnie 10 sekund. Ja im tutaj odliczę. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Ewela szuka. Pierwszy 10 osób znalezionych. Można zmienić kryjówkę, ale dam znać. A więc zaczynamy szukanie. Ja tam widziałam, że tam parę osób biegało ko mnie, ale darujemy im życie. I teraz coś tutaj słychać. Ja tutaj po kolei będę też przy okazji sprawdzała, jakie miejscówki tutaj są, bo wiem, że Rafał tutaj coś wykombinował i on tutaj pewnie znalazł jakieś sobie miejscówki fajne. Nie ma tutaj w ogóle nikogo? Co wy gadacie? Ja tu kogoś słyszę przecież. Czy ja mam coś z uszami? Ej, czuję, że będę najgorsza w tym chowanym. Nie wiem czemu, ale tak czuję, że tutaj mi nie pójdzie zbyt dobrze. Rafał, jak tam u ciebie? No, ja cały czas cię widzę. Cały czas mnie widzisz? No, wiem po prostu, gdzie jesteś. No, tak można powiedzieć. A da się wyskoczyć tutaj na ten dach? Na pewno da się wspinać, także musisz na to patrzeć, żeby się wspinać. Mamy tutaj pierwszą osobę, mamy tutaj króliczka i muszę tutaj zmienić sobie jeszcze to szybko, żebym widziała, dobra? To jest memik mem. Ja tutaj widzę jako 50. Pozdrawiam. Ja wiem, że wygram po prostu. Dzisiaj nie ma innej opcji. A ja jeszcze przypominam, że tutaj, no to zobaczycie w drugiej rundzie po prostu. Dzień dobry, mamy tutaj kurczaczka. Mamy kolejną osobę i mamy... Ile wlipogów? W ogóle tutaj niki takie ciężkie. Kolejna osoba, jest tutaj kolejna jakaś pani i to jest... Miłek! To był nasz Miłek? Chyba nie, chyba to nie nasz, w sensie nasz też, ale chyba to nie ten. Ja w ogóle tutaj mam gdzieś licznik i ja muszę tutaj cały czas patrzeć na tym liczniku. Królik tutaj spierdzielił mi, patrzcie się. A tutaj za jajeczkiem, ej, ten gościu tutaj idealnie, patrzcie się. On ma idealny tutaj strój do tego jajka dopasowane. Siorbowy Blaze. Rafał, czy ty mnie widzisz cały czas dalej? No nie, ja szczerze wam powiem, że się nudzę, bo wiem, że Ewela i tak mnie w tej pierwszej rundzie no nie znajdzie. No i trochę się nudzę, tak szczerze. Ej, tak szczerze to myślałam, że mi to łatwiej pójdzie. Ja po kolei O, mamy kolejną osobę, mamy czwartą osobę. Justynka! Przepraszam, Justynka, chciałam się tutaj z dziewczynami zjednoczyć, a tutaj dwie osoby, czyli teraz mamy trzecią, mamy czwartą. Ktoś mnie kilofem zajeżdża. Czym on mnie... Anonimowy jakiś tutaj chciał tutaj mnie Rafał Kilofem dojechać, ale się nie dałam. Mamy teraz chyba szóstą osobę, Moximera. Czyli jeszcze cztery osoby i będą mogli zmienić miejscówki. Kolejna osoba. Ja z tego co widzę, to Ewela wyeliminowałaś już 9 osób, ale nie wiem, czy ja to przeliczę. Dobra, ja z matematyki jestem kiepska, także może tak być. Po kolei muszę tutaj sprawdzić każdy pokój. Tutaj byłam, czy tutaj byłam? W ogóle ja gram na full detalach i tutaj mam tak mega, mega ciemno. Ej, tutaj ktoś chodził jeszcze po górze, czekajcie. Rafał zabrał ducha i on gra duchem? Nie ma, akurat nie ma takiego przedmiotu, żeby zabrać ducha i grać duchem. Nie, ja mam dzisiaj kryjówki, Ewela. Ja po prostu mam kryjówki. Szukaj, jak znajdziesz przynajmniej jedną taką kryjówkę, no to jesteś prze. Właśnie ciekawa jestem, czy więcej osób się schowało w jajeczkach, czy... Ale w jajeczka się nie da wejść. No dobra, ale chodzi mi o to, że wiesz, za jajeczkami. Jestem w krzaku i mamy 10. osobę. Ej, oni mnie tutaj chcą trollować chyba i oni chcą mnie tutaj zabić. Oni się chyba umówili, Rafał.
mamy rundę numer 2. Ja idę pod silosy, zamykam oczy i oni niestety mogą zmienić miejsce. A wy widzowie zostawiacie teraz łapy w górę, bo macie to, co wam obiecałem. Proszę bardzo. I teraz, jak możecie zobaczyć, jest tutaj taka kryjówka, że po prostu Ewela, jak to później zobaczy, to będzie na mnie zła. Ale nie przejmujemy się. Muszę trochę uciec tutaj przed nimi, bo oni mnie chcą, wiecie... Oni mnie chcą strollować. Dobra, jestem. Mogę? Nie, jeszcze nie. Ej, oni są strollowani wszyscy przecież. Szukam. Dobra, zacznijmy sobie tutaj od krzaków. Czy znowu 10 osób i ja muszę ten, znowu jeszcze raz przechodzić te wszystkie miejscówki? No tak mi się wydaje, Ewela, nie chcę ci nic mówić, ale mnie chyba szybko znajdziesz, tak szczerze. Tam się ktoś zbagował, nie mogę trafić w niego. Ej, no już mnie znalazłaś. Taki królik na ty? To jesteś ty? Padłeś? Nie. Nie, ty nie pójdź tu w takim razie. Dobra, widzowie, tutaj jest moja kryjówka teraz. Mamy tutaj jakąś babeczkę. Batona. Co? No nic, Ewela, powodzenia ci życzę. Dobra, mamy następną osobę. Następna osoba to Kondzio. Ej, gdzie ja mam licznik? Czekajcie, chodźcie. Zobaczymy tutaj, gdzie tutaj jest licznik, ile osób zostało. 32 osoby zostały. Oczywiście razem ze mną, czyli 31 osób. Czyli można powiedzieć, że idzie nam dobrze, ale można powiedzieć, że nie idzie nam dobrze, bo Rafał dalej jest... gdzieś tutaj skampione. Dobra, skupmy się na tym, czy żeby wszystkich znaleźć, czy żeby znaleźć miejscówkę Rafała. Bo żeby znaleźć miejscówkę Rafała, to musimy patrzeć na jakieś takie, wiecie. Na co, na co? Rafał na pewno ma jakieś, nie wiem, tajemne przejście, czy coś takiego, jak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj nikogo nie ma. Jak ktoś chodził, to tutaj ktoś na pewno będzie. Tu nie mamy nikogo. Czekajcie, gdzie ty? Ja w ogóle jakoś nie wiem, albo mam słuchawki źle, albo co, bo... Ja cały czas coś słyszę, a nie wiem, gdzie ten ktoś jest. Tutaj nikogo nie ma. Ja ci powiem tyle, że ko mnie cały czas ktoś łaził. I nie wiem, czy to nie byłaś czasami ty. Tu się da wyskakiwać? Właśnie, ja zapomniałam o tym. No i powiedzcie mi, gdzie tutaj kogoś było słychać cały czas? Czy to mnie słychać? Ja słyszę swoje kroki? No to jest możliwe, że tak czasami jest. No, mnie raczej nie słyszałaś. Jest tutaj królik, mamy. Kiceusza. I nawet nikt ma taki wielkanocny. Czy tutaj jeszcze ktoś jest? Właśnie, ja zapomniałam, że tutaj można wskakiwać i pewnie ty będziesz gdzieś, jak mi się wydaje. O, mamy tutaj kogoś, króliczku, króliczku, dzień dobry. Mamy latającego ducha. Ja tu widzę oszusta w tej chwili i nieładnie, nieładnie. Mamy tutaj tak dużo osób, mamy kolejną babeczkę. Kapy trzew, tutaj ktoś spadł. I patrzcie się, jak oni oszukują, skubani. Oni wiedzą, że ja po prostu zajmuję mi to wieki, żeby kogoś tutaj... I oni tu gdzieś uciekli, do domku. Ja teraz byłam w tym domku i ten domek muszę teraz... W ogóle jak tu ciemno, drugi raz muszę przechodzić. Jest, mamy babeczkę. Vaynerox. I widzicie, ja tutaj już byłam i tutaj znowu ktoś siedzi. Rafał, jak tam u ciebie? U mnie, no, sytuacja podbrankowa, ale radzimy sobie, radzimy. Mamy króliczka, nie uciekaj. Mamy króliczka, króliczek tutaj tańczy, Kuba. O, jaki tutaj skin schowany. Ej, nawet mi dobrze idzie teraz. Mamy Freka. Tutaj jakieś drzwi są zamknięte. Czy ja tutaj byłam wcześniej? Byłam. Czy ktoś tutaj musi być schowany? Nie, ja po prostu może za samą zamknęłam drzwi, bo ja tutaj dobrze wychowana jestem, nie Rafał? Tak, tak, oczywiście, że tak, Ewela. Jeszcze nie spotkałam żadnej takiej miejscówki, żeby mi się wydawała, że jest jakaś taka podejrzana. Wow. No to, wszystko z biegiem czasu. Mi się wydaje, że ty będziesz, wiesz gdzie? Gdzieś właśnie w jakichś silofach albo w jakimś jajku. Nie da się rozwalić jajka? Nie da się rozwalić. Zostały nam 24 osoby beze mnie, 25 osób zostało tutaj. Czy ja tutaj w tym czymś byłam? Ja chodzę cały czas po tych samych rzeczach, bo mi się tutaj już kończą propozycje, gdzie ktoś może być schowany. No ja proponuję ci pochodzić na przykład po dachach, po krzakach. Mam! Ktoś mi się dał sten. I oni mi się podkładają, czy to jest jakiś ustawiony... chowany? Może oni po prostu myślą, że to będzie za długo trwało i muszę mi spać. Ale naprawdę ja nie widzę nikogo. No chodzę po trawach. Rafał kazał mi chodzić po trawach. No tam była jedna osoba w trawie, ale tu już nikogo nie ma. Tu ktoś? Kuku, króliczek zwiewa. On myślał, że co? Ty tu skubańcu, uciekinierze ty jeden. Ewela, zdradź swoją pozycję. Gdzie jesteś? Jestem na drzewie. Tu jest jakiś typek na drzewie, Bartosz. Też siedzisz na drzewie, tak? Nie. Sprawdzamy w takim razie każde drzewo. Ja automatycznie daję głowę tak do góry. Tu nie ma nikogo. Ale tego typa prawie w ogóle nie było widać. Tu coś jest. Co to jest? Widzieliście to? Ktoś siedział na piłce na drzewie i tylko takie kółko było widać. Ja ci mogę powiedzieć tyle, że cię widzę. Widzisz mnie?
To musisz być gdzieś na górze. No, można tak powiedzieć, że jestem na górze, nie? Co wie? Co to jest? W ogóle co to był tyłek? Co to było? Miałam jakąś osobę, ale nie mam zielonego pojęcia, co to było. Mi się wydaje, że ja tutaj za bardzo po ziemi chodzę, a wy jesteście właśnie tak u góry. Ej, dobra, wchodzimy na wyższy level. Ewela, pomogę ci teraz, dobra? Zdradzę ci kogoś. Idź po cichu do silosów. Gość się chowa między silosami. I on cały czas oszukuje. Idź pod silosy, tylko po cichu, nie strzelaj do nikogo. I on jest między silosami. Nie ma tu go. Ale był. On tam musi być. Nie ma go. Oszukujesz. Idzie, między silosami, no. Macha. To jesteś ty? Nie, no nie. Ten odcinek. Kolejna osoba jest w takiej wieży, w niebieskiej stodole, w wieży, no i tam się wskakuje przez okno. Jak to zrobisz, to jest zbyt ten. No i teraz na dach, tu, no. I góra. Dobra. I tam musisz wpaść. Co, to jesteś ty? Nie, no to nie jestem ja. Jak to wejść? Tam są jeszcze ludzie, musisz patrzeć dokładnie. Mam, dobra, ale ty jesteś, Rafał, trochę trolem. Jestem, no ja chcę to wygrać, nie? Mamy tutaj królika, Patryka. Rafał, on musi mieć jakąś taką miejscówkę, że on wszystko widzi. Ja ci mogę podpowiedzieć, że w prawym rogu na stodole jest gość. Ale skąd ty tak wszystko wiesz? Nie powiem ci. W prawym rogu na stodole. Szybko idź na... No, on jest na dachu, na rogu. No, to jest ostatnia moja podpowiedź. Zrobimy dodatkowy taki odcinek. 16 osób. Jeszcze gdzie niby te osoby z siosą? Mam. Dobra. Gdzie on tutaj wszedł? Masz, na stodole jest jeszcze ziomek i był na poddaszu w czerwonej. Ty masz jakieś haksy? Ja nie mam haksów. Dzień dobry! Gracz podłoga. Ej, ale ich tu nie było, ja nie wiem, ja tu wcześniej byłam. 50 razy i ja ich tutaj nie widziałam, a tutaj pełno osób nagle jest. To jest, coś mi tu śmierdzi, proszę państwa. Zostało 13 osób, czyli zostało 12 osób jeszcze. No chyba wygram. Chyba wygram. Ale powiedz mi, czy normalnie się schowałeś, czy coś tu śmierdzi? A nie mogę ci powiedzieć, no. Oni wszyscy pewnie, te 13 osób siedzi z tobą w tej kryjówce. Nie. Dobra. Placek komara, co za bąk? Rafał, ty jesteś w tym jajku na tym silosie. Skąd wiedziałaś? Tylko ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś. No nie mogę ci powiedzieć. Zostało mi 12 osób, 11 osób beze mnie i Rafał, on tutaj. A dzień dobry, proszę pana. Mamy kokoska, który był na drzewie. Patrzcie się, jak oni się tutaj schowali. Przecież ich tu w ogóle nie widać, patrzcie się. O. Dobra. Kamcio tutaj się schował na drzewie i w ogóle tych skinów nie widać na tym drzewie. Jak oni to porobili? Na pewno ktoś się chowa jeszcze na drzewie. Na małym drzewie? Tak, na małym drzewie. Ja cię cały czas widzę. Ale to jest niemożliwe, no, że ty mówię ci, teraz jesteś przy kolorowym jajku, wchodzisz w trawę, podskakujesz, patrzysz do góry, strzelasz, jesteś w trawie, podskakujesz. Ty jesteś w kosmosie? Ja wiem, że ktoś jest w tych. Ktoś jest w trawach. Trawa? No i nawet słyszysz go prawdopodobnie. O, mamy tu kogoś. Dobra, mamy następną osobę. Już coraz mniej osób zostało, dobrze. Rafał musi być gdzieś mega wysoko, tylko ja totalnie nie mam pomysłu, gdzie to może być. Ja jestem ogółem bardzo wysoko, Ewelina. Nie wiem, gdzie ty jesteś, bo jest teraz o siebie. Ja cię kręcę, jakoś Rafał. No nie możemy się tak rozdzielać na odcinek, musimy razem być. Ty gdzieś tam chodzisz. Ej, mogę ci podpowiedzieć tyle, że jestem na drzewie. Na drzewie? Tak, jestem na drzewie. Tu cię nie ma. A bo... Ty specjalnie tyle tych drzew dałeś, że ja cię kręcę. Mogę ci mówić ciepło-zimno, chcesz? Tak. Zimno. Czekaj, czekaj. Troszeczkę cieplej. Ty, ja cię widzę? No, powinnaś. Zimno, tam jest zimno, Ewelina. Tam nie, też jest Rafa. Zimno, no mówię ci. Ty sobie... Nie. Cieplej, zimno. Cieplej. Cieplej. Cieplej, coraz cieplej, zimniej. Zimniej, zimniej, zimno. Troszeczkę cieplej. Ciepło, no tam coraz mniej ciepło. Tutaj? Ciepło, nie, to nie jest gorąco, to jest dopiero ciepło. Ale no, Ewelina, to nie jest do 2 metrów, tylko więcej. Tu jest ciepło? Cieplej, tu też jest, tak, jest tam samo, tak samo tam jest. A tu? Tam jest zimno, jest Antarktyda. Ja pierdzielę, no to drzewo ciepło, a tu zimno i tu zimno. Ale są inne drzewa oprócz tych 4. Rafał mnie troluje. No, prawie gorąco, prawie gorąco.
Gorąco. To jesteś ty? Co to jest? Czekaj, nie wychodź. Wiedziałam. Wiedziałam, że jesteś jakimś jajcem. Ty oszuście. Ty mnie oszukiwałeś.